Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo fajny tutorial na pastelowe piórka z wykorzystaniem lakierów semilak i naklejek. Tutaj macie wypisaną całą listę użytych lakierów, bazę oraz top coat. Mam też wodne naklejki, mam je z jakiejś chińskiej stronki, ale takie naklejki dostaniecie dosłownie wszędzie i będę je dziś wykorzystywać, wtapiając je w hybrydę i pokażę Wam, że da się to zrobić. Przede wszystkim najpierw matowi paznokcie przemywam cleanerem. I przystępuję do nakładania bazy i tą bazę utwardzam sobie w lampie. Następnie nakładam po jednej warstwie lakieru i robię to zupełnie przypadkowo, tak jak mi akurat tutaj wypadło, ale użyłam takich pięknych pastelowych kolorów, ponieważ takie kolory są idealne właśnie na lato i stwierdziłam, że żeby nie było tak nudno, to będę chciała je przyozdobić jeszcze tymi naklejkami. Po utwardzeniu nakładam jeszcze jedną warstwę i ponownie utwardzam ją w lampie. Teraz wycinam naklejki i zanurzam je w wodzie. Wystarczy zanurzyć je na około 10 sekund i chodzi o to, żeby ta folia zeszła jakby od samej naklejki. Chwytam ją pensetą i przyklejam w to miejsce, które wybrałam na paznokciu. Starałam się, żeby wybrać takie kolory, żeby pasowały właśnie do lakieru. Możecie też sobie delikatnie odsączyć wodę na wacik. Naklejki bardzo dobrze przylegają do paznokcia. Warto to jeszcze wygładzić pędzelkiem, żeby nie było żadnych bąbelków. I kiedy wszystkie palce Wam delikatnie przeschną, możecie nakładać top coat i wszystko utwardzić w lampie. Sprawdźcie też pod palcem, czy nie macie żadnych zgrubień, czy naklejka Wam nie wystaje. Możecie zawsze dołożyć jeszcze jedną cienką warstwę top coat, żeby naklejki były dobrze zatopione. Ja używam top coatu No Wipe, ponieważ nie trzeba go później przemywać i bardzo lubię jakoś go używać. Przyzwyczaiłam się ostatnio właśnie do tego top coatu. Teraz robię to samo na drugiej dłoni. I teraz pozostało mi tylko wmasowanie oliwki w skórki i manikur jest gotowy. Powiem Wam, że zajęło mi to dosłownie z 40 minut, także myślę, że efekt jest naprawdę piękny. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy kiedyś próbowaliście wtapiać naklejki właśnie w lakier hybrydowy. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. No i zostawcie kciuki, jeżeli lubicie takie tutoriale. Moja przyjaciółka Magda była bardzo zadowolona. Do zobaczenia niedługo, pa pa!